Jesteśmy już prawie w komplecie. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z firmą DXM. Jest to cały cykl spotkań, jak Państwo zauważyliście. Gościliśmy już tutaj wielu znamienitych gości z Indii, z Malezji i z Polski też. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie potrwa od godziny tej właśnie, której teraz zaczynamy, do godziny 19. Ale o godzinie 19, kto chce zostać i zadać tutaj jeszcze pytania, kto chce dyskutować, to ta sala jest do naszej dyspozycji i tutaj będzie sesja pytań. Dzisiejsze spotkanie będzie prowadzone bez przerwy. Z uwagi na to, że mamy te 2 godziny czasu, a to jest naprawdę bardzo, bardzo mało, będziemy to prowadzili w trybie, że tak powiem, ciągłym. Nie jest to ostatnie spotkanie. Jest to jedno z pierwszych z całej serii, które tutaj będą miały miejsce. To spotkanie będzie poświęcone produktom oferowanym przez DXN, ich zastosowaniu w wspomaganiu leczenia czy też w profilaktyce zdrowotnej. Nie jest to spotkanie poświęcone sprawom biznesowym. Natomiast te osoby, które chcą współpracować z firmą, która wkrótce będzie oficjalnie na rynku polskim, mają pełną możliwość zrealizowania się w tej właśnie dziedzinie, ale to będą już nasze następne spotkania. Proszę Państwa, chciałbym szczególnie gorąco powitać naszych wspaniałych gości, panią Jane Yao z Malezji. Pani Jane Yao jest ganoterapeutką. Przedstawi swoją historię życia, opowie więcej, dlaczego tym się zajmuje i co robi. Natomiast wiemy jedno, że jest osobą, która jest osobą wspaniałą i na tych właśnie suplementach zna się jak nikt inny. Chciałem również gorąco powitać Williama, również z Malezji, który będzie tutaj wspomagał i też prowadził to nasze dzisiejsze spotkanie. Zuzanny Kormanowej to już nie muszę przedstawiać, to jest taki nasz dobry duch, który nam pomaga w naszej, że tak powiem, działalności. No i witam również gości z Czech. Daszę, którą poznaliście ostatnio, i Jarek. Proszę Państwa, oddaję głos pani Jane Yao. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Good morning, DSN. Witam wszystkich. Dobry wieczór. It's our DSN tradition to greet everyone good morning at all times. To jest tradycja, żeby wszystkich powitać mówiąc good morning, czyli dzień dobry. And DSN is a company has been established for 20 years from Malaysia. DXN jest to firma z Malezji, która pracuje już od 20 lat. Is a Ganoderma company. Ganoderma kompania, firma. And of course, up to date now we have so many other health products. I oprócz tego mamy jeszcze wiele health products. Innych zdrowotnych produktów. So with the wisdom from our CEO, Dr. Lim. Nasza mądrość pochodzi z CEO. Dr. Lim. The range of products has penetrated global 150 countries. 150 krajów zostało globalnie tak spenetrowanych poprzez tę firmę. 4 years ago, the products came to Europe, started in Hungary. Firma DXN zaczęła swoją działalność w Europie 4 lata temu i zaczęło się to wszystko na Węgrzech. So from Hungary, you can see that the products has penetrated to Slovakia, Czech. Od Węgier poprzez Słowację, Czechy. To Austria in Vienna. Wiedeń. To Greece, Grecja, to Germany, Niemcy, and now we just opened in Bulgaria. I od niedawna Bułgaria. So you can see that this range of products is essential for people.
znaczenie produktów jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi. So people need these products to become healthy. Ludzie potrzebują tych produktów, by być zdrowymi. So that's why you can see in 20 years this company with the system and with the products, it has penetrated so many countries worldwide. Firma DXN na całym świecie współpracuje z wieloma krajami. Now today I would like to congratulate everyone who turned up today. Dzisiaj chciałabym pogratulować wszystkim, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu. You come all the way to the, in the cold weather. Przybyliście tutaj w tej zimnej dzisiejszej pogodzie. To listen to my health seminar. Wysłuchać mojego seminarium. Because you care for your own health. Ponieważ dbacie o wasze własne zdrowie. And you also care for your family health. I oprócz tego dbacie również o zdrowie waszej rodziny. So give yourself a big applause. Brawo dla was wszystkich. I would like to introduce a little bit about myself. I was specialized in oncology, which is a cancer nursing, in London in the 1970s. Chciałabym teraz troszeczkę opowiedzieć o sobie. Byłam pielęgniarką w Londynie na oddziale onkologii. And I also was specialized in maternal and child health, taking care of pregnant mothers and babies. Również specjalizowałam się w opiece nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi. And I was also specialized in health education. Zajmowałam się również zdrową edukacją, edukacją o zdrowiu. And I also have this qualification in integrated health and nutrition. I również mam kwalifikacje w... And I have practice. Sorry? It means we can integrate nutrition and medicine together. Możemy połączyć medycynę i zdrowe składniki razem. Naturalne składniki, zgadza się. Dziękuję. And I have practiced gynotherapy in DSN for almost 12 years. I przez prawie 12 lat praktykuję genoterapię w firmie DXN. With my medical background, you'll be thinking why I am in DXN. Z moim medycznym podłożem pewnie zastanawiacie się, dlaczego pracuję dla DXN. I came to DXN looking for health solution. Przybyłam, zaczęłam pracę w DXN, szukając rozwiązań dla zdrowia. In the year 2000, w roku 2000 my father, who has been suffering from high blood and diabetes, w 2000 roku mój ojciec miał problemy z wysokim ciśnieniem. He developed complications. He developed a stroke. I miał udar. So when he was bleeding in the brain, doctor operated on his brain and removed the blood clots. Doktorzy operowali go i usunęli wszystkie skrzepy, które powstały w jego głowie. However, 3 days later, he was bleeding in a different part of his brain. Krwawienie nastąpiło w innej części jego mózgu. And within 1 month, my father had 4 strokes. I w sumie razem ojciec miał 4 udary. Doctor gave up hope. I lekarz tak naprawdę poddał się. I pray hard to God. Modliłam się do Boga. I love my father very much, although he was already in his 70s. Kocham mojego ojca bardzo i mimo tego, że był już w latach 70 swojego wieku. And a gentleman came along. Pojawił się pewien gentleman. He is my DXN sponsor. Który jest DXN sponsorem. And this gentleman, he has been suffering from diabetes. Gentleman ten choruje na cukrzycę. Also high blood pressure.
a także wysokie ciśnienie. Of course, to convince me to take DSN RG and GL. I namówił mnie do skorzystania z produktów DXN. He needs to convince me because I did not know anything about Ganoderma. I musiał mnie namawiać, bo wtedy jeszcze nic nie wiedziałam o Ganodermie. So therefore, he brought his medical report. Przyniósł swój medyczny raport. And I look at the medical report. Przeczytałam ten raport. He was full of problems. I miał tak naprawdę wiele zdrowotnych problemów. He had high blood pressure. Wysokie ciśnienie. Diabetes. Cukrzycę. Kidney problems. Problemy z nerkami. And he had gangrene of the toes. I gangrenę palców. And I look at the medical report was full of medications. I w jego raporcie medycznym wypisanych było bardzo dużo leków. So when I turned to the last page of his report, kiedy spojrzałam na ostatnią stronę jego raportu medycznego, which was after 2 years he was taking DSN, RG and GL, wtedy już przyjmował produkty DXN od 2 lat. He was not on medication. Nie był już na żadnych środkach medycznych. When I look at him, kiedy na niego spojrzałam, this is the gentleman, to jest ten gentleman with diabetes, z cukrzycą, with high blood pressure, z wysokim ciśnieniem, with poor vision. Poor vision is ze złym wzrokiem, and big gangrenes, gangreną. In my medical opinion, i moja medyczna opinia, he cannot be healthy. Była taka, że nie może być zdrowy. When I look at him, he's so healthy. Ale jeśli patrzę na niego, wygląda tak zdrowo. After taking DSN, RG and GL for so many years. Po braniu DXN algi NGL. I believe in him. I wierzę w niego. So I put my father on RG and GL for, and my father recovered completely from the strokes. I mojemu ojcu dałam takie same produkty i mój ojciec przyjmował to samo. And when I see my father recovered from the stroke, i widząc mojego ojca zdrowiejącego po udarze, Ganoderma attracted my attention. To przyciągnęło bardzo, Ganoderma bardzo przyciągnęła moją uwagę. If Ganoderma can dissolve the blockage in the blood circulation, jeśli Ganoderma może poprawić naszą cyrkulację krwi, usunąć zakrzepy, zatory, it can balance the blood environment in the body. Może zbalansować środowisko krwi w naszym ciele. Then we have solutions for problems. Wtedy mamy rozwiązanie dla naszych problemów. Like high blood pressure. Takich jak wysokie ciśnienie. Diabetes. Cukrzyca. And cancer. I rak. Because all these problems are all is blood vessels related problems. Wszystkie te problemy pochodzą z naszych żył. So I started to collect a lot of research papers. Zaczęłam zbierać dużo materiałów z różnych gazet. From China. Z Chin. From Japan. Z Japonii. Taiwan. Z Tajwanu. New Zealand. Nowej Zelandii. Canada. Kanady. In America. I z Ameryki. And I make comparison. I w porównaniu, and DSN produces the best Ganoderma. DXN produkuje najlepszą Ganodermę. For health solution. Dla naszego zdrowia, jako rozwiązanie dla problemów z naszym zdrowiem. I will tell you why. I powiem wam dlaczego. So when we want to solve health problems, jeśli chcemy rozwiązać problemy z naszym zdrowiem, we need to know why. The reason why. Dlaczego? If you know the cause of the problem, jeśli znamy koszt tego problemu, then we can find solution. Wtedy możemy znaleźć rozwiązanie. So for the last 12 years, przez ostatnich 12 lat, I've been working hard on ganoterapii. Pracowałam bardzo ciężko nad terapią, ganoterapią. Helping patients to gain their health status. Pomagając pacjentom
And at the same time, when we open European markets, i w tym samym czasie, kiedy otworzył się market, rynek europejski, I did a lot of brochure giving health seminars in Europe. Wtedy było wiele seminariów. And of course, I received many, many emails on gynotherapy. Otrzymałam bardzo dużo e-maili na temat gynoterapii. So for my 12 years experience in gynotherapy, moje 12-letnie doświadczenie w gynoterapii, today I would like to conclude. To dzisiaj chciałabym podsumować. DXN products are essential in life. DXN, produkty DXN są esencją dla naszego życia. Essential means you need to take it every day to maintain your health. Esencją to znaczy, że musimy je, z nich korzystać, używać ich codziennie, żeby pomóc naszemu zdrowiu. Why? Dlaczego? Because this is the food we eat every day. To jest jedzenie, które jemy codziennie. Not only in Europe. Nie tylko w Europie. In Malaysia. W Malezji. In China. W Chinach. And most of the countries today, developing countries, they have fast food every day. W większości krajów codziennie spożywamy fast food. And it's easily accessible to young people. Jest łatwo dostępne i chętnie wykorzystywane przez młodych ludzi. And to the children. I dzieci. And do you know, if you continue to eat like this, i czy wiecie, że jeżeli będziecie kontynuować takie jedzenie, definitely we will develop health problems. Zdecydowanie będziecie mieć problem z waszym zdrowiem. After 10 years or 15 years later. Po 10 czy też nawet 15 latach. Look at our lifestyle today. Popatrzmy na nasze życie dzisiaj. Yeah. Young people like to drink alcohol, they enjoy their parties. Młodzi ludzie bardzo lubią pić alkohol, chodzić na imprezy. And you. They smoke. Palą papierosy. Now, alcohol actually can harm our liver. Alkohol może zaszkodzić bardzo naszej wątrobie. And smoking it affects the whole entire blood circulations. A palenie papierosów wpływa na cały system obiegu krwi w naszym organizmie. When someone is smoking. Kiedy ktoś pali, but do you know the next one, the friends who are next to you who are not smoking? I czy wiecie o tym, że przyjaciele czy osoby obecne obok nas, które nawet nie palą, the secondary smoker, są drugorzędnymi palaczami, is also inhaling your smokes. Co również wpływa na nasze zdrowie i jest to tak, jakbyśmy my sami też palili papierosy. I had a friend and she doesn't smoke. Mam przyjaciółkę, która nie pali. But she her working environment, everyone was smoking. Ale w środowisku, w którym pracuje, wszyscy palą. After 30 years. I po 30 latach. She developed lung cancer. Zachorowała na raka płuc. She just passed away a couple of months ago. I kilka miesięcy temu odeszła. And of course, smoking for young adults. I oczywiście palenie dla młodych dorosłych. And you know, especially young men, they smoke too much. I szczególnie dla młodych mężczyzn, którzy palą za dużo. It can cause the sperm count. Może to przyprawić nas. So that is one of the reasons why. Może wpłynąć na jakość u młodych mężczyzn, może wpłynąć na jakość spermy. Which leads to infertility. Co powoduje niepłodność? And of course, smoking ladies when they are pregnant. Młode panie, które są w ciąży i palą. It's going to be harmful to the baby. Może to źle wpłynąć na dziecko. It's going to reduce because it's going to affect the blood vessel becomes constricted. Może to źle wpłynąć na przepływ krwi, na nasze żyły. And babies will be deprived of nutrients. I dziecko nie dostanie wystarczającej ilości właściwych składników odżywczych. And oxygens. I tlenu. And look at it. What is our lifestyle today?
Tu na slajdzie widzimy, jak wygląda nasze życie dzisiaj, w dzisiejszych czasach. How many of you exercise every day? Ilu z was ćwiczy codziennie? Please put your hand. Podnieście ręce do góry. Give our lady and our gentleman a big applause. Now, duże brawa. This is the problem today because we are at work. Dzisiaj wielkim problemem jest to, że w pracy. And even we watch television. Kiedy oglądamy telewizję, so we lack of activities in our life. Mamy za mało aktywności w naszym życiu. And moreover, you look at the technology today. I spójrzcie na technologię w dzisiejszych czasach. We have elevators. Mamy windy. And then even we walk the dog. You drive and run the dogs. Wyprowadzamy psa, jadąc samochodem, a pies biegnie na zewnątrz. So this is the problem that is convenience of the technology and we lack of exercise. Wszystko jest dla nas bardzo łatwo dostępne, ale jest to dla nas także problemem. And on top of that, when we have stress. I na to wszystko na dokładkę stres. Stress can cause a lot of problems. Stres może spowodować wiele problemów. Especially it will make our body acidic. Może spowodować, że nasze ciało zostanie zakwaszone. And at the same time it can deplete our vitamin B complex. Vitamin B groups. I może spowodować, że nie będziemy mieć wystarczającej ilości kompleksu witamin B. When you lack of vitamin B group, especially B12, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości witamin B, a szczególnie witaminy B12, it can affect our nervous system. Może to osłabić, źle wpłynąć na nasz system nerwowy. And of course, it also affect our cardiovascular system, our heart. Oprócz tego może to źle wpłynąć na nasze serce, na pracę naszego serca. So people become restless, they are anxiety. Ludzie stają się bezwaleczni, słabsi. So therefore people are unable to cope with stress. I ludzie nie są w stanie zwalczać stresu. And at the same time women when they lack of vitamin B complex. I w tym samym czasie kobiety, które nie mają wystarczającej ilości witaminy B12, it can affect our hormones. Może to źle wpłynąć na nasze hormony. That's why women when they under stress, they have a lot of problems like menstruation problem. Kobiety, które mają dużo stresu, dużo problemów, hormone inducing problems. Problemy z hormonami. Yeah. So therefore they can have ovarian cysts in the ovary. Mogą mieć raka jajników. O właśnie, tego słowa mi zabrakło, dziękuję. Okay. And they can also have cysts in the breast. Mogą mieć również problemy z piersiami, czyli raka piersi. So another important point is lack of sleep. Następną ważną rzeczą jest brak snu. We must have at least 6 to 8 hours sleep every day. Musimy spać przynajmniej 6 do 8 godzin dziennie. What time do you go to bed? O której godzinie idziecie spać? Every day without fail, I go to bed at 10:30 at night. Ja codziennie idę spać o godzinie 10:30 wieczorem. So by 11 o'clock I was sound asleep. I o godzinie około 11 już śpię. Why go to bed early is important. Dlaczego chodzenie spać wcześniej jest tak ważne? You see, we are eating too much. Jemy za dużo. And our liver is working for you 24 hours round the clock. I nasza wątroba pracuje przez 24 godziny. So you need to give some time for the liver to rest. I musimy dać naszej wątrobie jakiś czas, żeby odpoczęła. So the best time for the liver to regenerate. I najlepszy czas dla wątroby, żeby się zregenerować, is 11 o'clock at night to 2 o'clock in the morning.
To od godziny 11 wieczorem do godziny 2 nad ranem. So if you are busy men and ladies who are working hard. I no, jeśli wszyscy panowie i panie jesteśmy bardzo zajęci, pracujemy bardzo dużo. Try to go to bed early. Spróbujcie pójść do łóżka spać wcześniej. And get up early. I wstać wcześniej. Yeah, you can get up at 6 o'clock. Możecie wstać o 6 rano, poćwiczyć. And start work at 8 o'clock. I zacząć pracę o 8. And another important point is we need to drink plenty of water. Bardzo ważną rzeczą jest to, że musimy pić bardzo dużo wody. Water, I mean, is clear water. I co rozumiem pod wodą, znaczy czysta woda. It's not water, orange juice in the bottle or carbonated drinks in the bottle. I nie chodzi tutaj o wodę jakąś słodką, na przykład coś pomarańczowego, pomarańczowy sok. 70% of our body is made of water. 70% naszego ciała jest składa się z wody. You need water in your blood. Potrzebujemy wody w naszej krwi. To transport nutrients to the cells. Żeby transportować składniki do naszych komórek. To transport immune cells to the cells. Żeby transportować wartości, komórki odpornościowe do naszych komórek. And of course, we also need to remove toxins from the body. I musimy również usunąć toksyny z naszego ciała. How do you know you have drunk enough water? I skąd wiecie, czy wypiliście wystarczająco dużo wody? Basically, we need 8 glasses of water per day. Podstawą jest 8 szklanek wody dziennie. But if the weather is too hot, ale jeśli jest za gorąco, you will lose water through your skin. Tracimy wodę przez naszą skórę. So although you're drinking 8 glasses of water, i mimo tego, że pijemy 8 szklanek wody dziennie, but if you go to the toilet to urinate, jeżeli idziemy do toalety, żeby oddać mocz, and if your water, your urine is yellow in color. Wasz mocz jest żółty. It indicates you are not drinking enough water. Co oznacza, że nie pijemy wystarczająco dużo wody. So every time you go to the toilet to urinate. Więc każdego razu, kiedy idziemy do toalety, aby oddać mocz, look at the color of the urine. Spójrzcie na kolor. It should be pale color. Powinien być pastelowy. At all times. Przez cały czas. Then you are sure you have enough water. I wtedy będziecie pewni, że pijecie wystarczająco dużo wody. So you see, most of the health problems, we call it non-communicable diseases. Większość problemów ze zdrowiem nazywanych jest chorobami niekomunikatywnymi. Like high blood pressure. Wysokie ciśnienie krwi. Diabetes. Cukrzyca. Cancer. Rak. Autoimmune disease. Choroby układu odpornościowego. Autoimmunologiczne. Depression. Okay. Depresja. Then dementia. Demencja. Parkinson. Parkinson. And Alzheimer's disease. Choroba Alzheimera. All this takes many years, 10 to 15 years to develop. I wszystkie z nich zajmują 10 do 15 lat, aby się wykształcić. So we need to know before you have symptoms of the problems. Więc zanim pokażą się jakieś symptomy problemów ze zdrowiem, what is happening in the body? Musimy też wiedzieć, co się dzieje z naszym ciałem. Yeah. If you know the symptoms and take precaution. A jeśli znamy symptomy, musimy działać, musimy coś z tym robić. Then you can take a lot of preventive measures to prevent health problems. Wtedy możemy prevention? Zapobiec wielu chorobom. No. Just now I told you when you eat too much meat, i kiedy jemy za dużo mięsa, your body become acidic. Nasze ciało staje się zakwaszone. No.
The ideal pH of the body should be 7.35, which is slightly alkaline. Idealne pH naszego ciała to 7.35, co jest troszeczkę zasadowe tak naprawdę. However, with the too much animal protein we are taking every day, i jeżeli zjadamy dziennie zbyt wiele protein pochodzenia zwierzęcego, and due to the stress, Mamy do czynienia ze stresem. You're not drinking enough water. Nie pijemy wystarczająco dużo wody. Your acidic body environment, it has made your blood very sticky. Zakwaszone środowisko naszej krwi powoduje, że nasza krew jest bardzo lepka, gęsta. And this can cause blockage at the minute blood vessels. I to może spowodować blokadę, zablokowanie właściwej cirkulacji krwi. And the acidic body environment also makes the immune system very weak. Powoduje to również bardzo słaby system odpornościowy naszego organizmu. And the poor blood circulations cannot carry the oxygen to its optimum. I niewłaściwa cirkulacja krwi nie dostarcza nam właściwej ilości tlenu. And this will lead to degeneration of the cells. Poor function. Poor function of the cells. I to prowadzi do degeneracji komórek naszego organizmu. And poor organ function. I niewłaściwego funkcjonowania naszych organizmów. Naszych organizmów, tak. And poor system. Organów, przepraszam. Yes. And then example, if the poor function in the pancreas. Przykładem może być niewłaściwe funkcjonowanie naszej trzustki. Then this person become diabetes. I wtedy osoba mająca problemy z trzustką staje się cukrzykiem. And of course, accumulation of toxins is a problem. Akumulacja toksyn w naszym organizmie jest również problemem. And these toxins, if accumulated too much in the cells, it can cause cancer. Jeżeli jest ich zbyt dużo w naszych komórkach, mogą one prowadzić do raka. Now you look at this. I mentioned the food we eat every day. Wspomniałam jedzenie, które jemy codziennie. What do you eat? We eat a lot of white bread. Jemy bardzo dużo białego chleba. White bread is acidic. Biały chleb jest kwaśny. And over in the east we eat rice, and white rice is acidic. Jemy również biały ryż, który również jest kwaśnym produktem. So we should be taking unpolished rice. Powinniśmy jeść mniej przerobiony ryż. And of course in Europe it's advisable for everyone to take the whole grain black bread. Jest proponowane, polecane, aby ludzie w Europie jedli pełnoziarnisty chleb. Because if we eat too much meat, definitely our blood is acidic. I zdecydowanie, jeżeli jemy dużo mięsa, nasz organizm jest zakwaszony. And besides that, the animal protein, like the meat, is contaminated with hormones. I oprócz tego, mięso, które spożywamy, zawiera w sobie dużo hormonów. And antibiotics. I antybiotyków. Therefore, it is giving more problems to our body. I to stwarza jeszcze więcej problemów dla naszego ciała. And what about the processed food, like sausages? A co z jedzeniem przetworzonym, takim jak kiełbaski? The processed food, a lot of additives is added to the meat. Dużo różnych innych składników jest dołączane do takiego przetworzonego mięsa. Preservatives? Jak konserwanty. Coloring? Kolory. And we are feeding our children, our loved ones in the family with all these food with toxins. I karmimy nasze dzieci, w tych wszystkich, których kochamy, takim jedzeniem z różnymi toksynami. We have been taught to drink milk because it contains a lot of calcium and nutrients. Zostaliśmy nauczeni, że powinniśmy pić bardzo dużo mleka, które zawiera dużo wapnia i innych dużo innych odżywczych składników. But from the history of drinking milk. Ale z historii picia mleka. Children who are drinking too much milk in
in babyhood. Dzieci, małe dzieci, które piją zbyt dużo mleka. Sometimes they can develop allergy reactions. Mogą nastąpić u nich reakcje alergiczne na mleko. They have asthma. I mają astmę. And they may have this eczema on the skin. Mogą mieć egzemę. And they may have developed diarrhea. Mogą mieć biegunki. So these are the symptoms the child is allergic to the cow's milk. I to są objawy, że dziecko ma alergię na mleko pochodzące od krów. Which has caused inflammation. Co powoduje stany zapalne. But however, most of us who are drinking milk, większość z nas, którzy pijemy mleko, we can be allergic to the cow's milk. Możemy być alergikami na to mleko, but we may not have symptoms. Ale możemy nie mieć żadnych objawów. So the inflammation in our body is on low grade inflammation. I stany zapalne w naszym organizmie są na niewysokim poziomie. There is no symptoms. Nie ma objawów. But it causes long term harm to our body. Ale powoduje długoterminowe zachwianie procesów w naszym organizmie. So this type of inflammation it can cause what you call a plug in our intestine. Something like gel. Gel in our intestines. Could you please repeat the whole sentence? This type of slow inflammation. I takie niewielkie stany zapalne. It can form a gel. Mogą wytworzyć taki coś w formie żelu, coś co spowoduje zatkanie jelita cienkiego. In our small intestine. Therefore, in long term, it block our small intestines, the villi. I długoterminowe trwanie takiego stanu może zupełnie zablokować nasze jelito. And that will affect our small intestines to absorb nutrients. I to spowoduje mniejsze wchłanianie poprzez jelito cienkie składników. And this is one of the factors that cause autoimmune disease. Jest to jeden z powodów autoimmune disease is your immune system is attacking our own body. Te choroby autoimmunologiczne, kiedy odporność się obraca przeciwko nam. Chodzi o te choroby autoimmunologiczne. Okay, thank you. Thank you for your help. Now, besides that, I want to touch on the osteoporosis. Oprócz tego chciałabym dotknąć troszeczkę tematu osteoporozy. People are made to believe. Ludzie wierzą. We have to drink plenty of milk to make our bones strong. Że musimy pić bardzo dużo mleka, żeby nasze kości były silne. But milk is acid. Ale mleko jest zakwaszone, jest kwaśne. Therefore, the more milk we drink, i jeśli pijemy więcej mleka, we are losing more calcium. Tracimy tak naprawdę więcej wapnia. Because our body has to neutralize the pH in the body. Ponieważ nasze ciało musi zneutralizować pH w naszym ciele. So we are losing. Our body would drain calcium from the bone to balance the pH in the body. I nasz organizm będzie pozbywał się wapnia, żeby zbalansować pH naszego ciała. That's why you can see that the rich countries like Europe. I możecie zobaczyć, że w bogatych krajach, takich jak kraje w Europie, you produce a lot of milk. Produkuje się bardzo dużo mleka. And in America. I w Ameryce. In New Zealand and Australia. W Nowej Zelandii, w Australii. Osteoporosis is very common. Osteoporoza jest bardzo popularna. Whereas in the poor country like China. W krajach biednych, takich jak Chiny. And Africa. I Afryka. Because they drink less milk.
ponieważ piją tam znacznie mniej mleka. And osteoporosis is very unhealthy. Osteoporoza jest znacznie mniej popularna. Yeah. Now, what about the medication? A co z lekami? Most of us we believe in doctors. Wszyscy wierzymy w lekarzy. When we have a flu, a cough and cold. Kiedy mamy grypę, kiedy mamy katar, kiedy mamy kaszel. No, flu actually is a virus infection. Grypa jest infekcją wirusową. You may not respond to antibiotics. I możemy nie odpowiedzieć na antybiotyk, który zostanie nam podany. But sometimes doctors say, oh, you need to take some antibiotics. Ale czasami lekarze mówią, że musimy antybiotyk przyjąć. They will comply. 4 hourly, we pop the antibiotics in our mouth. I połykamy taki antybiotyk 3-4 razy dziennie. I've come across patient, they have been putting on antibiotics according to the time. They are taking antibiotics according to the time. I bierzemy antybiotyki zgodnie z określonym czasem, z godzinami. Sometimes they have to wake up in the middle of the night, 12 o'clock midnight. Czasami musimy obudzić się o północy, żeby antybiotyk przyjąć. To take the antibiotics. They put on alarm clock. Ring, 12 o'clock, they get up and take the medication. Włączamy nasz budzik, który dzwoni, budzimy się i wtedy przyjmujemy antybiotyk. And this is the problem with us today. We believe in medications. I to jest ten problem, że wierzymy bardzo w leki. Not only the side effects the medication can cause. Oprócz tego są też uboczne efekty, które leki powodują. It's also acidic. I leki są też kwaśne. Now, why acidic body environment is so dangerous? I dlaczego środowisko kwaśne naszego ciała jest tak niebezpieczne? You look at this picture. Spójrzcie na to zdjęcie. This is a balanced pH in our body. To jest zbalansowane pH w naszym ciele. We can do this blood test by doing the live blood analysis. Live blood analysis meaning you take a drop of blood from your finger. Możemy zrobić takie badanie, że pobieramy z naszego palca krople krwi i sprawdzić, jakie jest pH naszego ciała, naszej krwi. Then you put it under the microscope. Możemy też próbę naszej krwi włożyć pod mikroskop. Then you can analyze the pictures of your blood. I możemy zanalizować obraz, który widzimy. The second picture, if you have taken a big piece of meat like drumstick of the chicken. Na drugim zdjęciu wygląda to tak, gdybyśmy wzięli pałeczki mięsa. Then the red blood cells in the blood will glue together. I czerwone krwinki połączyłyby się ze sobą. Okay. And if you take too high animal fat or protein? I jeżeli spożywamy zbyt dużo protein pochodzenia zwierzęcego, zbyt dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, the picture can see it look like this. Obrazek trzeci przedstawia nam, co zobaczymy pod mikroskopem. If you continue to live with this type of eating habits, or your blood cells can be clustered together and become blood clots. Jeżeli będziemy kontynuować taki styl jedzenia niewłaściwego, komórki krwi będą się razem sklejały i mogą powstać zakrzepy. And this is very dangerous. Jest to niebezpieczne. Because this type of blood environment, ponieważ ten typ środowiska krwi, it contains very little oxygen. Dostarcza nam niewiele tlenu. And it will also clog your blood vessels. Może również zatkać nasze żyły. Therefore, the nutrients it cannot penetrate to the cells. I składniki odżywcze przez to nie mogą się dostać do naszych komórek. The immune cells cannot go through because it's blocked. The immune cells. Our immune cells protect you from cancer. This is immune cells, NK cells.
To są komórki tutaj na tym pierwszym zdjęciu. Yeah. The immune cells here? Są to komórki, które zabezpieczają nas It's przed rakiem. It cannot come in. Ale takie komórki mogą nie dostać się, jeżeli zostaną, jeżeli będą zakrzepy, które powodują niemożliwość przedostawania się tego do naszych komórek. And this group of cells will be deprived of oxygen. I ta grupa komórek będzie bardzo biedna w tlen, nie będzie miała wystarczającej ilości tlenu. And worst of all, the toxins in the cells, it cannot come out. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że toksyny z naszych komórek nie mogą się wydostać, nie mogą zostać odprowadzone. So this group of cells will die, or it will degenerate. Takie komórki albo umrą, albo ulegną degeneracji. Yeah. When it can it degenerate, meaning it will slowly become the cell is not functioning. Powoli doprowadzamy do tego, że komórka przestaje funkcjonować. If this group of cells is in the kidney, jeżeli takie rodzaje komórek znajdą się w naszych nerkach, 10 to 15 years time, w przeciągu 10-15 lat, this person can have kidney problems. Taka osoba może mieć problemy z nerkami. And if it's the pancreas, the patient can develop diabetes. A jeżeli jest to trzustka, możemy doprowadzić do tego, że zostaniemy cukrzykami. And if this group of cells is in the brain, a jeżeli taka grupa komórek znajdzie się w mózgu, it can cause Alzheimer's disease. Może spowodować choroby Dementia. Alzheimera, o właśnie, tak. Thank you, William, for helping. Now, worst of all, it can cause cancer. I z tego wszystkiego najgorsze jest to, że może spowodować raka. So we give an example of high blood pressure. High blood pressure? Wysokie ciśnienie krwi. Is high blood pressure a disease? Is high blood pressure a disease? Yes. Of course. Of course, yes? Yes. Yes, of course. It's not. No. No. It's a symptom. I'm sorry. It's okay. We are learning. High blood pressure is a symptom. Wysokie ciśnienie jest objawem. It's signal to you what's wrong with your body. Jest sygnałem, że coś jest nie tak z naszym ciałem. Yeah, it's because our blood is sticky. Ponieważ nasza krew jest lepka. And it causes a lot of blockage in the blood circulations. I powoduje dużo blokad w naszej cirkulacji. Your arteries become hard. Hard. The artery become hardened. Arteriosklerozo. You know, our blood vessel... Kto mi powie, co to jest to artery? The artery should be spongy. But... Arterie, naczynie. Dobra. Nasze naczynia stają się twardsze. Okay. When you have too much deposit, become hard. Jeżeli jest zbyt duży depozyt tego, co się odkłada, stają się zbyt twarde. So when your heart is pumping. Się zamykają wtedy, jak są twarde. Zamykają się i nasze serce źle, niewłaściwie pompuje krew. So there is resistance in the artery, therefore you have high blood pressure. I przez to mamy wysokie ciśnienie krwi. And of course, if our kidney is constantly under this microcirculation blockage, jeżeli nasze nerki przewlekle będą miały niewłaściwą cyrkulację, and kidney is not functioning, nie będą properly, funkcjonowały właściwie, it can cause high blood pressure too. To też może spowodować wysokie ciśnienie krwi. But most of us, when we present with high blood pressure, ale najważniejsze z tego, jeżeli mamy wysokie ciśnienie krwi, prezentujemy wysokie ciśnienie krwi, you go to the doctor, idziemy do lekarza, and doctor normally will give you some medication, i lekarz zwykle da nam jakieś leki, it can lower your blood pressure, które mogą obniżyć nasze ciśnienie krwi. So most of us, we are not worried. We are not worried about high blood pressure. It's no problem. I w większości nie martwimy się o to, że mamy wysokie ciśnienie. But doctor will say
You need to take the medication throughout your life. Ale lekarz zwykle nam powie, że takie leki musimy brać już do końca naszego życia. And do you know the medication has side effects on the liver and kidneys? I czy wiecie, że leki mają wpływ na nasze nerki, na naszą wątrobę? Which can cause problems in future? I co może spowodować problemy w przyszłości? However, the patient, because he feels that I'm healthy, because my blood pressure is normal, with the medication? Ale pacjent, ponieważ ciśnienie krwi doszło już do normy, czuje, że jest wszystko w porządku. So they continue to eat what they like to eat. Ludzie dalej jedzą to, co lubią jeść. And they don't exercise. I nie ćwiczą. So although the high blood pressure can be controlled with medications, ciśnienie krwi może być kontrolowane za pomocą leków. They develop heart attack. Ale może to też spowodować atak serca. They can develop stroke. Udar. And they can develop kidney failures. I niewłaściwą pracę nerek. Same thing with the diabetes. The diabetes? Cukrzyk. Is diabetes a disease? Czy cukrzyca jest chorobą? Nie. No. No. It's a symptom. Yes. Jest objawem. It's a symptom because you have high blood sugar in the body. High blood sugar. Ponieważ mamy dużą zawartość cukru we krwi. Because the pancreas. Ponieważ nasza trzustka. Is not producing enough insulin. Nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. So the sugar is accumulating in the blood. Więc cukier akumuluje się we krwi. Then you go to the doctor. Idziemy wtedy do lekarza. Doctor says it's diabetes. I lekarz twierdza, że jest to cukrzyca. And sometimes the diabetes could be caused by obesity. Czasami cukrzyca może być spowodowana nadwagą. When someone is obese. Jeśli kiedy ktoś jest otyły, the pancreas may be producing enough insulin. Trzustka może produkować wystarczającą ilość insuliny, but the insulin cannot penetrate to the cells. Ale insulina nie może dotrzeć do naszych komórek. We call it insulin resistance. I nazywamy to. And that is the reason why. Opornością insulinową. O, tego słowa mi też brakowało. And that is the reason why patients have diabetes. Now, although the diabetes can be well controlled with medications, cukrzycy mogą być bardzo dobrze kontrolowani za pomocą leków. Patients continue to develop blood vessels problem. Pomimo wszystko zaczynają się i tak problemy z żyłami. Like stroke. Może nastąpić udar, heart attack, atak serca, gangrene, gangrena, kidney problems, problemy z nerkami. Yeah. So high blood diabetes is all interrelated with blood vessels problem. Cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi współgra z niewłaściwą cirkulacją krwi w naszym organizmie. Oh, what about cancer? A co z rakiem? Is cancer a disease? Czy rak jest chorobą? No. No. Give young lady a big applause. Wielkie brawa dla tej pani. If cancer is a disease, jeśli rak jest chorobą, you remove the site of the cancer. Usuwamy raka. And the patient should recover completely from cancer. I wtedy pacjent powinien całkowicie wyzdrowieć. However, it's not the case. Ale to jednak nie jest taka sprawa. After the surgery, the site of the cancer is being removed. Po operacji, kiedy rak został usunięty, cancer can travel to different parts of the body. Rak może przechodzić do innych części naszego ciała. Even after chemotherapy. Nawet po chemioterapii. I radioterapii. Why? I dlaczego? When our blood environment is acidic. Kiedy środowisko naszej krwi jest zakwaszone.
is lack of oxygen. Nie ma wystarczającej ilości tlenu. There was a scientist from Germany. Jest pewien naukowiec. William, would like to show the slide of this? Yes. This scientist, he won the Nobel Prize. Otrzymał nagrodę Nobla. Yes, I will show you what research he has done.